There's a flying challenge coming in from Jacek back. And aimed inevitably at Hartson. He's looking for a way through again. And Hartson again. Just couldn't touch it on to Nathan Blake. And Savage jumping. And Hartson jumping. And now Blake. Oh, Dudek fumbled it. Now, did it go over the line? Dudek says no. Assistant says yes. Wales have the lead through Nathan. Zobaczmy jeszcze raz tą sytuację. Blake uderza. Jurek Dudek w pierwszej stacji łapie. No i piłka dotykała linii z tego ujęcia. Ale bramka zostaje zaliczona. 14 minuta. 1-0 dla Walii. Zaczęło się fatalnie od tego urazu Jacka Bąka. Rozgrzewa się poza bramką Dudka Kryszałowicz. Długa piłka do Iwana, pole karne. Popatrzył Iwan z pierwszej piłki na pole karne. Jest! Oj, za dębę! Przepiękne, prostopadłe podanie na wychodzącego na pozycję Emanuela. Jest ta trzecia minuta, proszę Państwa. Jacek Bąk, przepiękny, prostopadły przył. Dośrodkowanie, nachodzący Emanuel i 1-1. No, mówił przed meczem do Ciebie, że będzie dobrze. Jest dobrze, być lepiej. Dziesiątkę Walijczycy oddadzą piłkę zapewne Polakom. Gramy, pokazuje turecki arbiter Erol Ersoy. Nie oddali Walijczycy, ale odzyskaliśmy sami tę piłkę w dziesiątkę. Walijczycy, będzie okazja, Kryszałowicz! Gol! Yes! Gol 2-1! Marek Koźmiński, kolejne wspaniałe podanie! Chytrość Walijczyków została skarcona. Jeszcze raz świetne podanie i Kryszałowicz przepięknym uderzeniem zewnętrzną częścią. 2-1. No, można powiedzieć, po roku bramka, długo na nią czekał Kryszałowicz i zasłużył na nią. Od